Cześć siemaneczko, tutaj Bartosz Olej z Polish Fighters, a moim gościem jest Adrianna Krew, zawodniczka KSW. Cześć siemanko. Siemka. Już w przyszły weekend wystąpisz na kolejnej gali KSW, to KSW 94 w Trójmieście. Powiedz mi, czy to od początku miało być ta lokalizacja, ta rywalka, czy może miał być to być wcześniej ktoś inny? Generalnie miałam się być już w kwietniu. Ale no niestety to nie wypaliło, nie z mojej winy, bo ja byłam gotowa na kwiecień, także przeniosło to KSW na maj. Miała być inna rywalka, już Emilia Czerwińska o tym mówiła. Z tym, że Emilia Czerwińska ma problemy zdrowotne i powiedziała, że tak nie wiem, to było chyba 3 tygodnie temu, że nie zdoła zrobić 5-7 i żeby chciała catchweight 60 kilo. Dla mnie tak naprawdę no 60 kilo to jest za dużo, ja nigdy w takiej wadze nie walczyłam, także no nie zgodziłam się, chociaż bardzo chciałam z nią zawalczyć, bo to jest jedna z bardziej topowych zawodniczek w KSW. No teraz już jest obecnie poza KSW, ale bardzo mi zależało na tym pojedynku, ale w 5-7 kilo, bo ja jestem zawodniczką wagi muszej. Także znaleziono mi zastępstwo. No jestem szczęśliwa, bo zostało tylko 5 dni. A powiedz mi, czy przygotowania były tylko u Ciebie w klubie, czy gdzieś miałaś jakieś może obozy sparingowe, jakieś wyjazdy do innych klubów? Nie, generalnie wiesz, u nas w klubie w MMA Team Trzew trener Rafał Urbański zawsze, generalnie cały obóz przygotowawczy od zawsze, odkąd walczę, przebiega u mnie w klubie, także mam swoich lokalnych sparring partnerów i sparring partnerkę Klarę Pięta, która odnosi duże sukcesy. Jeszcze nie ma co prawda zawodowego debiutu, ale już niebawem. Mhm. A powiedz mi, jak ty generalnie charakteryzujesz swoją rywalkę Mafaldę Carmonę? Bo mniej więcej to chyba poziom doświadczenia u was jest mniej więcej podobny, to ma jakoś 5-2, powiedz mi. Jakie według ciebie są jej najmocniejsze strony? Ty po prostu nie oglądasz swoich rywalek, tylko niech trenerzy się martwią, a ty robisz swoje. Wiesz co, oglądam. Niegdyś to miałam aż takie zafiksowanie, że wiesz, non stop oglądam i tak dalej, ale to nie jest dobre. Kilka razy obejrzałam, bo myślę, że trzeba no, mieć jakąś wiedzę na temat rywalki. Mój trener oczywiście też ogląda, ale ja też muszę odrobić lekcję, że tak powiem, i z tego co widziałam, no to dąży do sprowadzeń, tak, w parterze, czyli gdzieś tam klinczuje, próbuje wyłapać do pasa. Mam nadzieję, że nie zna polskiego i nie będzie wiedziała, o czym mówię, nie obejrzy tej rozmowy, ale no przyglądałam, także akcje bokserskie, jakichś tam wysokich kopnięć nie używa, proste akcje bokserskie, dąży do obalenia, do wykluczenia w pasie, gdzieś tam przy siatce, coś w tym stylu, nie? Niedawno też miałaś walkę bokserską w Białogardzie na DWM-ie. Powiedz mi, no nie poszło to po twojej myśli, ale jak ty generalnie wspominasz walkę w innej formule i czy chciałabyś to w przyszłości kontynuować? Być może w przyszłości tak, ale ja się skupiam na MMA. Co prawda tam była decyzja niejednogłośna, przegrałam niejednogłośną decyzją. Ja nie chcę odzierać mojej przeciwniczki tam z tego, z zwycięstwa i tak dalej. Nie mam zamiaru jak małe dziecko skakać w oktagonie i pokazywać swojego niezadowolenia z powodu werdyktu. Po prostu przyjęłam to, ale ja się z nim nie zgadzam do końca, chociaż bardzo dobrze wiem, że powinnam zaprezentować się inaczej, ale czego no, nie ukrywam i mówię o tym głośno, no, nie zgadzam się do końca z tym werdyktem. To była walka w boksie olimpijskim, jakaś tam przygoda, ale ja się skupiam generalnie na MMA. Od kilku tygodni generalnie w KSW, jeśli chodzi o dywizję kobiet, nie dzieje się dobrze, bo odeszła Emilia Czerwińska, teraz odeszła Anita Bekus, Jasmin Guimaraes też teraz walczy w LFA i troszeczkę się na KSW wylało gorzki słów ze strony Emilii Czerwińskiej, ze strony Eweliny Woźniak. Powiedz mi, jakie ty masz podejście do tej sytuacji, tych rankingów, pasa i tego wszystkiego, bo jeszcze jeżeli w twojej kategorii tych zawodniczek jeszcze kilka jest, to na przykład w kategorii niżej tych zawodniczek zostało, nie wiem, 2-3 i to nie wygląda zachęcająco. Generalnie trochę się zdziwiłam, że ta walka Eweliny Woźniak nie jest o pas. Myślałam, że zrobił o pas.
No bo tak jak ona wspomniała w wywiadzie, nie mam pojęcia z kim, na przykład jak wygra Ewelina albo wygra Maria Silva, no to z kim one będą się bić? Nie ma z Wiesz, kim. no właśnie, nie ma z kim i jeżeli to następna walka miała być opasna, to będą ściągać po prostu kogoś świeżego spoza KSW. No co, no ja też nie skoczę z radości, że nie ma rankingów, w sensie jak sprawdzałam ranking, no to na przykład na stronie KSW, no to ja widnieję niżej niż Karolina Owczarz, którą pokonałam i która Znaczy już... nie, znaczy teraz nie ma już rankingu. Już nie ma, aha, nie ma ale nawet rankingu. Po wygranej tego nie zaktualizowali, także dobra, no generalnie, no to nie jest sytuacja, z której tam można się cieszyć. Oczywiście, że nie, no bo troszkę to tak wygląda, jakby nie skupiali się na tym żeńskim MMA, nie? No nie oszukujmy się, ale jeśli być krytycznym, no to też wobec siebie. No nie oszukujmy się, większość fanów MMA ogląda walki mieszanych sztuk walk dla facetów, tak? Są bardziej porywające i tak dalej. Także można też w tym upatrywać. Oczywiście przyczyn, chociaż no, walka ostatnia Eweliny właśnie była bardzo fajna, fajnie się oglądało, nie? Takiej, jakbyśmy wydawali wszystkie takie walki mniej więcej, no to pewnie może by było inaczej. Także ja muszę nadrobić kroku i w sobotę dać walkę z podobnym, w podobnym stylu i w takim samym rezultacie. Ale też wiele zawodniczek, wiele ekspertów od MMA czy fanów mówi, że tak naprawdę, jeżeli nie ma pasa, nie ma rankingu, to tak naprawdę te dywizje kobiece są bez sensu, bo raz, że to nie przyciąga zawodniczek, brak pasa przede wszystkim. I czy ty też tak uważasz, że na przykład, wiesz, no bo ty teraz toczysz kolejną walkę, no jeżeli nie ma pasa, to nie masz takiego celu w dywizji, czy po prostu czy gdzieś już w głowie masz coś takiego, że dopóki to się nie zmieni, i że jeżeli to się nie zmieni, to po prostu dobijesz do końca kontrakt KSW i będziesz musiała szukać szczęścia gdzie indziej. Wiesz, nie wiem, co przyszłość przyniesie. Ja mam jeszcze chyba dwie walki w kontrakcie, coś takiego. Nie jestem pewna. Także no na pewno, jeśli byłby ten pas i stawką, generalnie jak się bijesz i patrzysz tak w górę, na przykład no patrzysz, jak u nas nie ma akurat ani w 5-2, ani w 5-7 na mistrza, no to chcesz być na jego miejscu. A tutaj nawet się nic nie zapowiada. Przed walką z Karoliną Owczarz pan Wojsław mówił o pasie. Teraz ten temat ucichł, także no oczywiście lepiej być może się walczy. Ja zawsze chciałam posiadać pas mistrzowski KSW, ale co nie zmienia faktu, że jeśli go nie ma, to ja nie mam żadnej motywacji, w sensie, żeby wygrywać coś w ten styl. Tak, mam motywację, bo chcę być coraz lepszą zawodniczką, chcę się piąć na sam szczyt, czy to będzie pas KSW, czy nie, no to akurat nie zmienia mojego podejścia co do samej walki, wiesz o co chodzi, że no, trzeba robić robotę, trzeba wygrywać i tyle, nie? Nie będę się teraz nad tym jakoś rozwodzić i skupiać. Fajnie jakby było, oczywiście, super. Jakby na przykład tych walk kobiecych też było więcej, co gale jedna, albo kiedyś pamiętam, raz była też sytuacja, że były dwie walki kobiet na jednej gali. No ale ja mogę sobie tylko chcieć, nie? I tyle. Ja muszę robić robotę w klatce, muszę się skupić na tym, żeby dawać dobre walki i tyle. A czy właśnie w związku z z tą sytuacją, którą zamawialiśmy przed chwilą, to czy twój sztab rozmawiał, czy nie wiem, z Wojkiem, z Martinem właśnie o tej sytuacji, właśnie jeśli chodzi o dywizję kobiet, czy na razie po prostu nie odzywaliście się w tym W tej materii? W tym temacie nie rozmawialiśmy, bo wiesz, jest takie sławne polskie powiedzenie, myślał kogo to nie dzieli, a w sobotę łeb ucięli. Także ja się skupiam na najbliższym pojedynku. Miała być Emilia, nie ma Emilii, ja mam tą walkę wygrać. Mam tą walkę wygrać w jak najlepszym stylu, dać jak najlepszą dyspozycję i tyle. A ja teraz nie będę rozmyślać o tym, czy a to będzie pas, a czy nie będzie pas, a ja po prostu mam wygrać w fajnym stylu tą walkę i pokazać, dać sygnał do fanów i do całej organizacji, że warto rozważyć, tak, tą opcję, żeby dziewczyny w mojej kategorii, bo moja mnie interesuje, tak, 5-7, pobiły się o pas i tyle.
Już zmierzając do końca. Okej, zakładajmy, że wygrasz. Jeżeli wygrasz, to jest jakaś rywalka w KSW, którą ty byś się chciała zmierzyć, bo wydaje mi się, że część fanów ma na oku jedno zestawienie. Mówię to o twojej walce z Wiktorią Krzyżewską. Wy chyba nie pałacie do siebie sympatią, tak mi się wydaje. No wy już mieliście okazję się spotkać na amatorstwie, więc pytanie, czy ty po prostu byś takiej walki chciała, bo na pewno to byłoby medialne starcie, patrząc na to, jak ostatnio Wiktoria jest bardzo aktywna w mediach i w mediach społecznościowych. Generalnie tam widziałam, ktoś mi podesłał, że był przytyk co do mojego nazwiska. Nazwała mnie Adą Kret, czy coś w tym stylu. No, w podstawówce tak dzieci mnie przyzywały. No ale jeżeli ktoś taką formę docinek wybiera, no to już jest jego sprawa. Mnie to nawet nie drażni, tylko wiesz, no po prostu no, też się nie mam czego spodziewać, jak mam być szczera. Jakiejś tam mega elokwencji, no i po prostu się zaśmiałam i tyle, bo sobie przypomniałam stare, dobre, dawne czasy w podstawówce, no ale okej. Jeżeli powiem w ten sposób, to jest, wiesz, to też jest naturalna kolej rzeczy, że ja z nią zawalczę. Ja o tym wiem, ale nie wiem, czy to będzie teraz, czy to będzie później. Ja nie uciekam od żadnych pojedynków. Także już raz z nią walczyłam na pewnym dystansie, co prawda w semipro. Jeśli będzie taka potrzeba, jeśli będzie nam się to opłacać, no to zawalczymy jeszcze raz i tyle. Ale ja nie mam jakiegoś mega ciśnienia, też nie będę wchodzić w tego typu zagrywki, bo chyba o to chodzi. Także ja to generalnie zlewam. Tylko się dziwię temu dziennikarzowi, że nazwał to błyskotliwą czy zgrabną docinką, nie wiem. Co jest zgrabnego w tym, żeby naigrywać się z czyjegoś nazwiska? Widocznie nie ma się do czego do mnie przyczepić, jak tylko przekręcać moje nazwisko. Ale ty właśnie za takie jej wypowiedzi chciałabyś po prostu pokazać po prostu w klatce, co potrafisz, bo na pewno wiesz, ty jesteś sportowo, jesteś bardziej doświadczoną zawodniczką i na pewno jeśli chodzi o sam sport, więcej znaczysz niż Wiktoria, która tam tak naprawdę dopiero zaczyna, też się zdarzyła jesienią niedawno porażka. Oczywiście odbiła się, ale czy uważasz, że takie zwycięstwo nad taką rywalką obecnie da ci w KSW na tyle dużo, że może jednak Wojek pomyśli o pasie. No być może, jeżeli to miałaby być stawka, no to spoko, ale ja nie mam czegoś takiego, że ja teraz będę chciała, oczywiście jak będę chciała z nią walczyć, no to będę chciała wygrać, ale jeżeli myślisz, że przekręcanie mojego nazwiska, czy mówienie takich, a nie innych rzeczy, mam je wyprowadzić z równowagi i mam jej przysłowiowo piana lecieć z pyska, no to nie, ja nie jestem tego typu dziewczyną, ja nie będę zaczepiać jakichś tam influencerów, czy ktoś ma botoks, czy ktoś ma kwas, czy coś, bo za przeproszeniem gówno mnie interesuje, co kto robi swoim ciałem. Ja nie, rozumiesz, nie przyjmuję tego typu kierunku na siebie. Nie mam takiego pomysłu na siebie, żeby teraz wpadać w jakieś medialne potyczki, żeby tylko, nie wiem, dostać, nie wiem, szansę walki o pas, czy coś w tym stylu. Ja generalnie się zaciągnęłam do wojska ze względu na sytuację geopolityczną. Jestem w WOT-cie, także też troszkę się rozjeżdżamy, wiesz o co chodzi, nie? No tak. Ja nie neguję takiego podejścia. Jeżeli ktoś ma taki pomysł na siebie, to bardzo proszę, niech idzie w tym kierunku, jeżeli to czuje. Ja bym się nie czuła, rozumiesz? I tyle, nie? Okej, okay. Z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twój moment, twój czas. Generalnie pozdrawiam wszystkich kibiców. Trzymajcie za mnie kciuki. I cóż, nie wiem jak tam u was pogoda, u mnie się chmurzy, ale korzystajcie z końcówki majówki. U mnie jeszcze jest słońce, ale czuję, że może być ciekawie No to dzisiaj. musisz pokorzystać jeszcze troszkę.